Witajcie moi drodzy. W dzisiejszym odcinku temat związany z dolegliwościami, które występują w stawie nadgarstkowym. Jest to częsty problem, z którym spotykam się w gabinecie, a mianowicie tutaj chodzi o cieść nadgarstka. Czy można ją leczyć manualnie, czy już tylko operacja? Jeżeli chcecie się dowiedzieć się więcej, to zapraszam do obejrzenia dzisiejszego materiału. Operacja. Jak często słyszę te słowa od swoich pacjentów w gabinecie? No bardzo często. I myślę, że jest to bardzo poważny problem, ponieważ wiele dolegliwości ze strony aparatu ruchu można by było uniknąć, wiele rzeczy można było wyleczyć u pacjenta, niekoniecznie kierując go na operację. Oczywiście są sytuacje, w których ta operacja jest niezbędna, ponieważ leczenie zachowawcze nie przynosiło pożądanego efektu. I takiego pacjenta trzeba było po prostu pokierować do lekarza, a dalej już to lekarz decydował o tym, jakie zabiegi wykonać, czy faktycznie ta operacja jest potrzebna i co ona może pacjentowi wnieść. Natomiast to nie jest nigdy decyzja fizjoterapeuty, tylko i wyłącznie lekarza. Ale jeżeli możemy sobie poradzić od strony manualnej, stosując różne techniki, to dlaczego nie należałoby tego spróbować? Najważniejsza jest diagnostyka. Musimy ustalić najpierw, czy problem dotyczy stawu nadgarstkowego, tego, co tam się znajduje w tych strukturach, tego, co ewentualnie zostało uszkodzone, co nam przeszkadza w normalnym funkcjonowaniu, czy też problem dotyczy innych struktur, które na ten nadgarstek wpływają. Bo to nie jest takie oczywiste, że powiedzmy ból jest w stawie nadgarstkowym i tam na pewno jest problem. Na pewno to do oceny potrzebne nam będzie przede wszystkim dokładny wywiad zebrany z pacjentem, ustalenie pewnych konkretów, co się wydarzyło, jak się wydarzyło, czy nie doszło do jakichś większych uszkodzeń. W dalszej kolejności na pewno będzie takie badanie zarówno palpacyjne, jak i badanie funkcjonalne, wykonanie takich testów klinicznych, dwóch testów, które nam pokażą, znaczy się, czy problem faktycznie jest w tym nadgarstku, jest to cieść nadgarstka. Pierwszym z testów będzie test, w którym ułożymy sobie dłonie w ten sposób, dołem do dołu, znaczy się, i przytrzymujemy tak 30 do 60 sekund. Jeżeli będzie występowało jakieś mrowienie, drętwienie w tych rękach, to ten test będzie testem dodatnim i pokaże nam, czy faktycznie mamy tutaj do czynienia z cieśnią nadgarstka. Drugim testem, który możemy też wykonać, żeby potwierdzić, czy to faktycznie jest ta cieśń nadgarstka, będzie taki test, gdzie położymy sobie swobodnie rękę na biurku i będziemy opłukiwać okolice nerwu pośrodkowego. Opłukujemy sobie z jakąś nie za dużą siłą. Jeżeli też uzyskamy takie drętwienie, mrowienie w tej ręce, to potwierdzi nam to, że jest faktycznie problem z cieśnią nadgarstka. Wiadomo, że jeszcze dodatkowe badania, które wykonamy typu USG, tkanek miękkich, pokażą nam, co tam się dokładnie dzieje, które struktury uległy jakimś uszkodzeniu, bądź badanie rezonansem magnetycznym, który jest najdokładniejszym badaniem obrazowym i to nam też pokaże, w jakiej kondycji są tkanki miękkie. Dodatkowo możemy jeszcze wykonać EMG, także tymi trzema badaniami możemy się tak naprawdę wspomóc. Problem najczęściej dotyka osób w średnim wieku, chociaż nie jest to regułą i częściej są to, z tego co zauważyłem w gabinecie, kobiety niż mężczyźni. Natomiast największe predyspozycje mają osoby, które pracują dużo przy komputerze, operują myszką, ze względu na to, że jest nienaturalne ułożenie dłoni, dłuższa praca spowoduje to, że w kanale nadgarstka dochodzi do przewężenia, zamknięcia tego światła. To jest właśnie ta pozycja ułożenia dłoni. Także to jest bardzo destrukcyjne i powoduje tego typu dolegliwości bólowe w tym nadgarstku. Objawy, jakie pacjent może odczuwać, to przede wszystkim mrowienie w palcach, drętwienie, pieczenie spowodowane, tak już kiedyś Wam mówiłem w innym moim odcinku o powięzi, właśnie spowodowane powięzią, że tam doszło do sklejenia pewnych struktur, dlatego występuje to pieczenie. Oraz w głównej mierze ból. Ból kciuka w okolicy kłębu, bo tu jest kłąb kciuka, tu mamy kłębik. Tu może być ból, mogą boleć palce. Pierwszy palec, czyli kciuk, palec wskazujący i palec środkowy. Jego połowa tak naprawdę, ponieważ tak przebiega tutaj nerw, że są te miejsca jakby tutaj skupione na tych trzech palcach.
Co jeszcze może być? Może być osłabiona siła mięśni, czyli pacjent może coś wypuścić z rąk, nie będzie miał dobrego chwytu, nie będzie wykonywał ruchów takich precyzyjnych dłonią. Ruchy precyzyjne, wiadomo, że jakieś tam łapania precyzyjnego. Co pacjent jeszcze może odczuwać? No, w głównej mierze właśnie to są tego typu objawy, które mogą sugerować to, że coś poważniejszego się zadziało i jest to związane z cieśnią nadgarstka. I teraz przejdziemy sobie już do najważniejszego punktu, czyli do leczenia, bo to nas interesuje najbardziej, jak sobie z tym problemem poradzić. Czy terapia manualna, czy już tylko operacja, bo taki jest temat tego odcinka tak naprawdę. Więc mogę Wam już na to pytanie jednoznacznie odpowiedzieć, że terapia manualna bywa bardzo pomocna, zwłaszcza w początkowej fazie, kiedy te problemy i te dolegliwości nie są jeszcze aż tak mocno nasilone. I zachowawczo możemy tego pacjenta leczyć poprzez odpowiedni dobór technik manualnych, z terapii tkanek miękkich, z terapii z rozluźniania mięśniowo-powięziowego i z pewnej pracy na punktach, czyli tak zwana manipulacja powięzi, to co ja najczęściej stosuję w gabinecie swoim, czyli pracuję na pewnych punktach. Wiadomo, że ten nadgarstek jest mocno zablokowany, tam trzeba popracować na różnego rodzaju tkankach miękkich, czyli na więzadłach, na powięzi, na mięśniach, na naczyniach krwionośnych. Wszystko to trzeba na tyle udrożnić, aby pacjent zaczął odczuwać mniejsze dolegliwości, aby mu te dolegliwości zaczęły ustępować. Dzięki temu poprawi się jego funkcja samej dłoni. Wiadomo, że później też musi się wzmocnić poprzez odpowiednio dobrane też ćwiczenia, tak? Ale przede wszystkim zadziałamy odpowiednią terapią manualną, odblokujemy ten nerw, bo on jest mocno zaciśnięty w tym kanale nadgarstka i dzięki temu poprawimy funkcję tej ręki. Ale nie możemy się tylko i wyłącznie skupić na samym nadgarstku, ale wiadomo, że nerw nie jest tylko małym wycinkiem, tylko nerw biegnie przez całą kończynę górną i najważniejsze jest to, żeby odblokować różne inne miejsca po kolei, które są problematyczne, dlatego nie leczymy tylko samego nadgarstka, a leczymy też również po kolei inne punkty. W przebiegu tej terapii musimy znaleźć odpowiednie miejsca i poddać je odpowiedniemu leczeniu. Tak to wygląda w małym skrócie. Widzicie, że można to leczyć skutecznie poprzez terapię manualną. Nie należy poddawać się operacji. Jeżeli lekarz Wam sugeruje operację, skonsultujcie się również z fizjoterapeutą, niech Was zbada, sprawdzi, co tam się dokładnie zadziało, czy jesteście w stanie terapią odpowiednio wpłynąć na proces zdrowienia tych tkanek. Jeżeli ta terapia się sprawdza, jedna, dwie, trzy wizyty znacznie poprawiają Wasz komfort funkcjonowania, to świadczy to o tym, że nie musicie być poddani operacji, a możecie być w ten sposób z tego problemu wyleczeni. Natomiast jeśli problem trwa wiele miesięcy, jest leczenie manualne, ono nie przynosi żadnego skutku, to niestety będzie prawdopodobnie potrzebna operacja, żeby po prostu zadziałać w inny sposób i temu pacjentowi pomóc. W tym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca. Zapraszam po więcej. Już za tydzień o 19:00 kolejny odcinek. I to właściwie tyle. Subskrybujcie, polubcie mój kanał. Udostępniajcie to innym, niech się niesie w świat. Zdobywanie wiedzy jest najważniejsze. I to właściwie tyle. Trzymajcie się do następnego. Cześć.